derby Dolnego Śląska dla Śląska Wrocław, no to taka tradycja powoli się staje. Śląsk we Wrocławiu z Zagłębiem wygrywa w akcji w ostatnim minucie meczu. To taka tradycja derbów Śląska z Zagłębiem, bo w lipcu Zagłębie wygrało po właściwie ostatniej akcji meczu, w której strzelił gola, dzisiaj rewanż. Wręcz bym powiedział, że ta sytuacja z dzisiaj i ta właśnie z lipca była identyczna, bo też ten sam kierunek boiska, rzut wolny mniej więcej z tej samej klepki, można powiedzieć. I tak samo dramatyczny finisz. No ale Filip, to jest chyba zwycięstwo, którego Śląsk potrzebował, szczególnie w tak ciężkiej sytuacji kadrowej, bo takiej ławki rezerwowej jak dzisiaj Śląsk dawno nie miał. To myślę, że to jest zwycięstwo, którego od Śląska nikt nie oczekiwał. Śląsk zagrał dzisiaj wyjściową jedenastką, w której był Konrad Poprawa, debiutujący w wyjściowym składzie meczu Ekstraklasy. No. I Robert Pich i Łukasz Madej na wahadłach. Robert Pich i Łukasz Madej na pozycjach, na których praktycznie nigdy nie grali. I ławka rezerwowa Śląska, która wyglądała jak... Była stricte ofensywna, to też warto podkreślić. Jak ławka rezerwowa meczu trzeciej czy czwartej ligi, bo tam byli sami juniorzy. To ciekawe, to też Jan Urban podkreślił, to nie był mecz piękny taktycznie i piękny taki dla oka, dla przeciętnego fana futbolu, ale najważniejsze zwycięski, tak? No bo z Arką Śląsk przez pierwsze 45 minut no, dominował, grał ładnie, składnie, miał sytuacje bramkowe, a ostatecznie przegrał, jak pamiętamy, dość, tak powiem, ze szczęściem dla Arki, a dzisiaj tych takich akcji składnych nie było zbyt może dużo, ale było dużo walki dużo zawziętości. Ja powiem bardziej. Dzisiaj od sportowej strony to był mecz bardzo słaby. Mecz, w którym dominowała jakaś próba walki w środku boiska, natomiast jak na lekarstwo było akcji, składnych rozegrań, sytuacji podbramkowych, gra żadnej z drużyny się nie kleiła. Właściwie przez 90 minut wydawało się, że ten mecz skończy się polubownym, bezbramkowym remisem, z którego nie wiem dlaczego, ale nie tylko Śląsk, ale i Zagłębie Lubin byłyby zadowolone. Mhm. Natomiast akcja w ostatniej minucie przychyliła szale zwycięstwa na stronę Śląska. Czyli ponownie derby rządzą się swoimi prawami. Emocje były w ostatnich minutach na boisku, ale też było dość gorąco na konferencji. Zobaczcie, co powiedział i oceniał pretensje Piotr Stokowiec do jednego z piłkarzy Śląska oraz co powiedział Jan Urban. I na pewno to jest gorzka pigułka, tym bardziej, że już można powiedzieć po czasie, po kontrowersyjnym faulu. Ale nie chcę tutaj się bawić w ocenianie sędziego. Wracamy z niczym, mimo że mecz tak naprawdę mógł się zakończyć remisem i myślę, że to był sprawiedliwy rezultat dzisiaj. Tak niestety nie jest. Każda drużyna mogła wygrać ten mecz. I taka jest prawda. Natomiast nie czuję się na pewno szczęśliwy, ale czy czuję się przegrany? Tak, czuję się przegrany, bo przegraliśmy w takich okolicznościach, które nie są przyjemne, myślę, dla nikogo, dla żadnego sportowca i dla żadnego trenera. Patrząc tak na chłodno, na same sytuacje bramkowe, to myśmy mieli więcej, bo w 90 minucie ma Arek Woźniak znowu znakomitą sytuację, gdzie mogło być po meczu. Natomiast więcej też nie mieli, bo tam rzut z autu i jakieś zamieszanie. Natomiast Marcin Robiak miał znakomitą szansę i strzelił akurat w bramkarza. Czysta pozycja, gdzie uderzył głową. Robert Pich, gdzie znakomicie broni Polaczek. No i bramka. Można odnieść wrażenie, że grał zespół Zagłębia lepiej, natomiast jeśli chodzi o sytuację, to już tak nie można powiedzieć. Ten mecz nas sparaliżował dość mocno. To było najsłabsze spotkanie w naszym wykonaniu na własnym boisku. No właśnie, Arek Piech dołożył od siebie twoim zdaniem, tak jak mówi Piotr Stokowiec, czy zachował się tak jak powinien? Ja myślę, że to jest tak nieznaczna sytuacja w przekroju całych 90 minut. Czy gdzieś tam w środku boiska jakiś zawodnik wpada na drugiego? Wpada na drugiego, czy sędzia dyktuje wolny? No, takich sytuacji w meczu jest mnóstwo. Natomiast od momentu, kiedy Arek Piech dał się sfaulować, do momentu, kiedy Śląsk strzelił gola, no to naprawdę było wiele momentów, kiedy można było przeciwstawić się takiej sytuacji. Zagłębie się nie udało.
No, historia jak z Hollywood by się można było powiedzieć. Matthew Scalette wchodzi na boisko, 3 razy mija się z piłką, 2 razy ją traci i nagle prawie strzela bramkę, bo prawie, ponieważ w ostatniej chwili dobija tą piłkę Piotr Celedman. No, scenariusz naprawdę niesamowity. No właśnie, dziennikarze przez chyba godzinę po meczu zastanawiali się i analizowali wszelkie powtórki. Czyli ja dalej nie jestem pewny, czy to Celedman dobi tą piłkę jeszcze za linią. Wszelkie filmiki, wszelkie... Wszystkie możliwe techniczne rozwiązania to zostały rozwiązane. Dalej nie wiemy, kto strzelił bramkę. Żeby sprawdzić, czy bramkę strzelił Matthew Scalette, który uderzył piłkę w stronę bramki, czy obrońca Zagłębia, który gdzieś tam trącił ją po drodze, czy Piotr Celedman, który z linii, być może za linii, czy z przedlinii, tego wciąż nie wiemy, dobił tę piłkę. No, prawda jest taka, że piłka wpadła do siatki. I są 3 punkty. I Śląsk wygrał 1-0. Wywołałeś Piotra Celedmana, też go to zapytaliśmy po meczu. On twierdzi, że to jest jego bramka. Zobaczcie więc, co powiedział nie tylko Piotr Celedman, ale też Arkadiusz Piech. Też niewątpliwie jeden z lepszych zawodników w dzisiejszym meczu, bo dużo, dużo walczył. No oraz też debiutant ligowy, czyli Kuba Słowik, no, który też swoją cegiełkę do tego zdjęcia dołożył. Zobaczcie, co powiedzieli zawodnicy po meczu. Kto strzelił bramkę? Ja. Dotknąłem ją, można powiedzieć, przed linią. Oglądaliśmy powtórki, też w protokole jestem wpisany. Dzisiaj nieważne jak, ważne by było zwycięstwo, tak, bo potrzebujemy tych punktów, szczególnie u siebie i szczególnie z Zagłębiem, bo wczoraj kibice do nas przyszli, zrobili bardzo fajną akcję, dali nam wsparcie i dzisiaj to pokazali, kapitalna oprawa i dzisiaj to zwycięstwo też jest dla nich. Ważne, że my to wygraliśmy, że sędzia podyktował rzut wolny i strzeliliśmy decydującą bramkę, a czy ktoś dołożył, to już... Nie moja decyzja, sędzia zagwizdał, dziękuję. My dobrze w obronie graliśmy, gdzieś wybiliśmy z tych rytmów, pomijając tę sytuację, co miał Arkadiusz Woźniak, także fajnie, super Kuba Słowik się zachował. I myślę, że dlatego gdzieś tam może nie poczuli, że mogli coś zrobić, no pasywnie no, szukali gdzieś tam sytuacji, żeby nas gdzieś rozklepać, no ale się nie udało. No. Bardzo się cieszę, że dostałem szansę zadebiutowania w lidze. Cieszę się bardzo, że wygraliśmy ten bardzo ważny mecz, derbowy mecz. Graliśmy na pewno dużo więcej lepszych meczy, ale cieszę się, że 3 punkty, które zostają, bo w porównaniu na przykład z Arką graliśmy dużo lepiej. Mieliśmy dużo sytuacji, ale przegraliśmy. No dzisiaj nie zagraliśmy może ładnie dla oka, ale zagraliśmy charakternie i 3 punkty zostają w Wrocławiu, to co się liczy w piłce. Śląsk ponownie przybliża się do strefy, do tej grupy mistrzowskiej. Teraz wyjazd, no dość ciężki wyjazd, bo zawsze w Gdańsku Śląskowi się gra ciężko, to z małymi wyjątkami. Przed Śląskiem, tak jak mówię, Lechia Gdańsk i potem się Piast Gliwice i Termelikanie Ciecza na wyjeździe. 3 takie mecze wydawałyby się z rywalami łatwiejszymi niż do tej pory, ale wydaje się, że będą to cięższe mecze niż te, które są już za Śląskiem. No mimo wszystko to będą 3 mecze z drużynami z dolnej połowy tabeli, więc można oczekiwać po nich, że Śląsk troszeczkę w nich zapunktuje. Oczywiście forma Wrocławia jest taka troszeczkę... Jak pogoda. Troszeczkę niestabilna. Udało się wygrać z Legią, Lechem, wywieźć punkt Zabrza, z Białegostoku, natomiast ze słabszymi rywalami Śląsk potrafił dosyć dużo punktów, więc co wydarzy się w tych spotkaniach, to naprawdę bardzo trudno przewidzieć. Jak już mówisz o przewidywaniu, dość dobrze nam szło w pierwszej części tej rundy przewidywanie tych punktów. Ostatnio troszeczkę nam nie poszło, ale to nie nasze... Zupełnie nam nie poszło. No zupełnie nam nie poszło, bo nie trafiliśmy kompletnie tych wyników. 3 mecze, tak jak mówiłem, Lechia, Piast i Termelika Nicieża. Twoim zdaniem, jaki jest plan minimum dla Śląska w tych 3 meczach? Ja myślę, że Śląsk pod wodzą trenera Urbana mimo wszystko bardzo dobrze radzi sobie na własnym boisku, więc... Zakładam, że w spotkaniach z Piastem, a nawet z Jagiellonią można liczyć na zwycięstwa, natomiast każdy punkt, nawet remis w wyjazdowych spotkaniach będzie dobrym rezultatem, więc wynik remisowy w Gdańsku czy w Nicieczy powinien cieszyć. Tu faktycznie jeszcze dodałeś mecz z Jagiellonią, który kończy ten rok kalendarzowy. Czyli w tych 4 meczach 7 punktów to taki powinien być plan minimum optimum dla Śląska. Czyli 2 zwycięstwa u siebie i punkt na wyjeździe. To myślę powinno pozwolić na zimowanie w dobrych nastrojach i taką jeszcze motywację do cięższej pracy na obozie zimowym. No myślę, że to byłby taki wynik punktowy, który
pozwalałby w miarę pozytywnie ocenić całą jesień. To tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą relację po kolejnych już derbach Dolnego Śląska, które wygrywa Śląsk-Wrocław, przypomnijmy po bramce Piotra Celebana. Moim zdaniem Piotra Celebana, nawet jeśli jakieś tam powtórki pokażą co innego, to myślę, że naszemu obrońcy, który strzelił już kilkadziesiąt bramek dla Śląska, kolejny gol należy się. Po prostu się należy. Śląsk wygrywa z Zagłębiem 1-0. To wszystko ze stadionu miejskiego we Wrocławiu.